Dobry wieczór, witam. No cóż, no, przed tym spotkaniem borykamy się z dużymi problemami kadrowymi. Mieliśmy dużo zawodników, którzy widzieliśmy pod koniec sezonu, że będzie trudno, że boiska są grząskie, że zmęczenie się akumuluje, że są możliwe rzeczy. Na te urazy bardzo, bardzo dbamy, ale są pewne rzeczy, których nie wiem, piłce w życiu. I tak się stało, także, ale zawsze mówiłem i wcześniej i mówię to codziennie do zespołu, że każdy zawodnik jest ważny, pomimo tego, że zawodnicy mają swoje ambicje, każdy ma rację, jeżeli chce grać i każdy by grał lepiej niż ten, który gra. A tak naprawdę liczy się zespół i każda decyzja, która jest podjęta w tym sztabie szkoleniowym, to jest tylko i wyłącznie dla klubu i dla zespołu. Tak dzisiaj wyszliśmy w tym składzie, okrojonym lekko, ale mówię, dla mnie jako trener, dla nas jako sztabu nie ma różnicy. Każdy jest ważny i to dzisiaj pokazali. Mecz zaczęliśmy bardzo dobrze. Może ta bramka zbyt wcześniej, bo tak lubimy przytrzymywać ten wynik na 0-0, potem drugiej połowie ruszać. A w tym momencie bardzo, bardzo nas dobrze ten mecz ułożył. Mówiliśmy, że trzeba w tym meczu przede wszystkim zachować cierpliwość, bo wiedzieliśmy, że ten zespół Olympic Rodzin tylko i wyłącznie gra z kontrataku i że wszystkie ich mocne bronie są ataku szybkie. Uczulaliśmy to zawodników i mówiliśmy, żebyśmy grali spokojnie. Ten spokój nie mieliśmy zbyt dużo takich łatwych strat, po których przeciwnik nam nie zagraża, ale jednak przyjmował kontrolę nad boiskiem i taka bramka prawie z niczego, z naszego autu, 1-1 do szatni, ale mówię, ten zespół lubi takie momenty, widać, że jednak nie lubimy łatwych meczów, chcemy się męczyć i może dobrze tak się kształtuje charakter. Druga połowa, weszliśmy bardzo dobrze, widzieliśmy co po prostu trzeba zmienić, czy umówić, 10 minut bardzo dobrych i jedną bramka z niczego dla przeciwnika. I mówię, ten zespół się buduje, ten zespół przeszedł bardzo mocne okresy, pod mocną górę. Teraz jest taka lekka mniejsza, ale jest góra i znowu musimy się spinać, ale widać, że zespół jest mocny i ten wynik, ta bramka na 2-2 bardzo, bardzo dobra i bardzo ważna, przede wszystkim dla zespołu, a przede wszystkim Szyla Wychowanek, Dominik Piła i to jest nasze takie jakby wielka radość z tego wszystkiego, że jednak w takich ciężkich momentach, jak mówiliśmy, wszyscy są ważni i to pokazuje nawet Wychowanek, na którego nikt nie liczy i myśli, że nie może pomagać. Miał bardzo ciężki okres na początku, gdzie się zderzył z mocną ścianą, grając tylko w zespole juniorów, przeskakując, nie wiem, po prostu ile szczeblów można naliczyć i grając w pierwszej lidze. Ale to jest chłopak, który ma mocny charakter, przede wszystkim jest bardzo pokorny, co jest jego mocną bronią, bo to jest dzisiaj po prostu rzadkość, zwłaszcza w tych młodych ludziach. To jest chłopak, który przyjmuje każdą decyzję, każdą wskazówkę, on przyjmuje i robi swoje i taka jakby najlepsza nagroda dla niego w postaci tej bramki, że niego w całych tych pół roku trudu, przechodzenie różnych sytuacji z takich dwóch, trzech meczach na początku, który miałem bardzo trudnych, który momentami mi mówił, ale też, że ja nie dam rady, tak się męczył psychicznie, ale jednak ogrywał się w juniorach, a pomagał juniorom, pomagał w drugim zespole i ten czas, który potrzebuje młody zawodnik, jednak tutaj wykorzystał i mam nadzieję, że to tylko idzie do przodu, ale tak jak mówimy zawsze, musi się powtarzać, także tyle. Dziękuję bardzo, proszę pytania. Tak można powiedzieć, panie trenerze, tak zaczynaliśmy tę rundę, tak samo kończymy. Czyli młodymi zawodnikami, no w składzie pan postawił na Liduszka, który co prawda bramki nie strzelił, ale na ławce rezerwowych jeszcze raz, dwa, trzy, czterech zawodników, w tym chyba absolutny debiutant Miłosz Jóźwiak, czyli stawiał na tych młodych chłopaków. No tak, no, to nie jest wytłumaczenie, że nie ma wyników, bo ogrywamy młodych, tylko no, jak to powiedziałem to na początku, młody zawodnik się nie ogrywa, kiedy zespół wygrywa 3-0, 4-0 i wtedy puszczamy i on się ogrywa. Tylko młody zawodnik się ogrywa w takich warunkach, jak zespół przegrywa 2-1 i on strzela tydującą bramką, no wtedy on się wychowuje, wtedy się kształtuje i wtedy momentalnie rośnie. Ten rozwój jest wtedy wiele szybszy, ale przede wszystkim muszą wszyscy mieć odwagę, zaczynając od zawodnika, poprzez nas wszystkich i poprzez
zawodników w szatni, bo to jest jedna rzecz, która jest w klubie jest bardzo istotna, że tutaj młodzi zawodnicy mają bardzo dobrą pozycję, bo mówiliśmy zawsze, że to jest nasza siła, tak jak tak dzieci są w rodzinie naszą siłą, tak samo jak młody zawodnik jest naszą siłą i na nich musimy, o nich musimy dbać, a nie, że oni są a piąte koło wozu i oni będą tylko dźwigać sprzęt, tylko oni są wtedy, kiedy trzeba rozmawiać z zawodnikami, a kiedy trzeba są od innych obowiązków. Każdy z nich ma swoich mentorów, którzy ich pilnują i to też wszystko procentuje ten zespół się. Takimi momentami widać, że ten zespół się ogarnia sam od środka i to jest bardzo ważne. Ale nie wierzę w to, że 3 lata temu, 2 lata temu, 5 lat temu w Krobrym też nie było tak fajnych, zdolnych chłopaków, którzy, jak się okazuje, mogą grać na poziomie pierwszoligowym. Jak teraz to wygląda w klubie? Czy to pan osobiście chodzi na mecze juniorów, rezerw ogląda, czy może pan asystent, czy to przychodzi na przykład jeden, drugi, trzeci trener i mówi: panie trenerze, no tu jest fajny chłopak, może warto go być na trening, albo przyjdź pan trener na trening, zobacz jak sobie fajnie radzi i że jest takim przyszłościowym chłopakiem. Jak to wygląda komunikacja w klubie między wami? Nie, tutaj jest bardzo... Jest to bardzo proste. My jesteśmy wszyscy bardzo otwarci dla klubu. To jest nasza praca. Każdy tutaj pracownik, szkoleniowiec jest ważny. Pomimo tego, że niektórym się wydaje, że są niżej i może nie są tak ważni, dla nas są te rzeczy bardzo istotne i mi to przede wszystkim przez swoje doświadczenie z młodzieżą i z ludźmi, którzy pracowali z młodzieżą, wiem, jak to jest bardzo trudna robota, ale taki wychowanek motywuje takich ludzi i przede wszystkim my żyjemy bardzo blisko, każdy tutaj członek klubu, jesteśmy, gramy różne gierki, spotykamy się, rozmawiamy, każdy się interesuje, oglądamy czasami mecze, kiedy jest czas na to, każdy z członek naszego sztabu ogląda się, komunikujemy przede wszystkim z szkoleniowcem drugiego zespołu Jakubem Wolnym, a trenerem Grzegorzem Nowakiem i innymi trenerami w Akademii SMS-ie. Widzimy, że to jest w przyszłości, może być naszą mocną bronią i musimy dawać takie momenty, które tych ludzi motywują. Także na pewno dzisiaj ten SMS i dzisiaj ten grupa młodzieżowa, szkoleniowcy mogą być bardzo dumni, że takich zawodników mają. Temat kadry, jeśli mogę, przed nami mecz z Miedzią, ostatni w tym roku, więc pewnie jakieś ruchy kadrowe w Swole będą. Pewnie bez rewolucji, bo rewolucja była latem, ale gdy popatrzy się na ławkę rezerwowych, no daje pan szansę młodemu Pile, młodemu Kubicy, a no a co siedzi jeszcze zawodnik Gerard Artigas, który no, w ogóle praktycznie w tej rundzie jesiennej nie grał. Ja mam takie pytanie w związku z tym, własny kontrakt, ale czy jednak zawodnik, który no, nie pojawi się nawet w meczach o stawkę, czy będziecie starać się, nie wiem, jakiś kontrakt nie rozwiązać? Tak, to są już po rozmowie na po meczu z Miedzią Legnicą, teraz nie będę podejmować żadnych, nie żadnych decyzji, po prostu żadnych rozmów. Są plany, które są przed nami, ale jesteśmy skupieni na robocie, które jest do niedzieli, a poniedziałek będziemy myśleć co dalej, także nie ma co teraz mówić o tym, co jest to istotna sprawa, ważne pytanie. Ale do tego podejdziemy dopiero po meczu z Miedzią Legnicą. Ale jakieś tam przemyślenia na temat rundy można mieć? Ilu wzmocnień Krobry potrzebuje i jakich wzmocnień, żeby walczyć skutecznie o utrzymanie też lidze? No mówię, że jest następny mecz. Mamy kadrę, z którą na ten moment jesteśmy zadowoleni. To jest kadra, która jakby nie była wyszła z tego, co wyszła. I tych ludzi wszystkich, którzy są w tej kadrze, są dla nas bardzo istotni i ich musimy bardzo szanować. A to, kto przyjdzie, to jest wszystko przed nami, także jeszcze nie wiemy, co jest przed nami. Nie lubię iść do przodu. Wiadomo, że jako trener musimy mieć obraz, co jak dalej, ale ja jestem skupiony dzisiaj do tej niedzieli, co mamy skończyć swoją robotę w tej rundzie, a potem będziemy powoli przygotować i będziemy tutaj otwarci dla was, żeby o tym porozmawiać też na ten temat. Proszę. Ty kolega prosił o Miedź Legnica, derbowe spotkanie, przez którym tych kłopotów pewnie kadrowych no, nie unikniemy, no ale to też spotkanie, które rządzi się swoimi prawami i tak chciałem pokrótce zapowiedź może od pana na to spotkanie. Jak zachęcić kibiców, aby przyszli na to spotkanie, na ten mecz, żeby zapełnili trybuny na derbowym meczu?
No, uważam, że zespół walczy i walczy też o punkty, ale też walczy o to, żeby te ludzie przychodzili na stadion, na czym nam bardzo zależy. Też jest derby, sama nazwa derby już dużo mówi, że będą emocje. Wiem, że dużo kibiców było na tym pierwszym meczu w Legnicy i nam tam dużo pomagały. I duża liczba, także liczę i mam taką nadzieję, że będzie ludzi i w tych momentach tych problemach takich kadrowych nam mogą pomóc, ale problemy kadrowe są problemami, wypadną jeden, ale to jest wraca jeden albo drugi. Tak to jest, wiecie, trzeba oni muszą, przede wszystkim zawodnicy, wiedzieć, że każdy z nich jest ważny i jak za 5 minut, 10, 15 ma mocny w tym wkład dla nas osobiście jako sztabu. Także na pewno tam to, co mamy, to będziemy bardzo zmotywowani, na pewno tutaj tego meczu za łatwo skórnie sprzedamy. Ten mecz jak gdyby na początku nie ułożył się w naszym kierunku. Rzut karny zaraz na początku meczu troszeczkę pokrzyżował nam plany, ale bardzo się cieszę z jednej rzeczy, że zdobyliśmy dzisiaj punkt po tych naszych ostatnich bardzo nieudanych wyjazdowych meczach, gdzie mówiąc szczerze, nie poznawałem drużyny w porównaniu z grą u siebie. Dzisiaj jak gdyby wróciliśmy do gry. Był pomysł na to, co chcieliśmy zrobić, było wykonanie, były sytuacje, niestety niewykorzystane, ale to, co powiedziałem, no, bierzemy z pełną pokorą to, co nam dzisiaj dało boisko, co nam dzisiaj dała Bozia i oby tak dalej, oby te mecze dokładnie tak wyglądały w naszym wykonaniu jak w dzisiejszym dniu, bo naprawdę przyjemnie się patrzyło. Też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Chrobry Głogów też nam postawił dosyć ciężkie warunki. Drużyna, która w ostatnim czasie naprawdę chwyciła taki wiatr w żagle i oprócz dobrej gry, albo również z dobrą grą, którą preferuje, szły również wyniki, także bardzo obawialiśmy się tego meczu. Ale na szczęście gdzieś tam zremisowaliśmy. Nie dlatego mówię w ten sposób, że jestem w jakiś sposób minimalistą, ale też chcieliśmy po prostu przełamać tą naszą niemoc na wyjazdach. No i jest delikatny niedosyt, ale pełna pokora z tego remisu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, poproszę pytania. Artur Dębolek, Telewizja Master. Właśnie miałem pytać o ten niedosyt, ale mógł pan to z ust wyjął, bo tak jak się patrzy na tą statystykę w tym meczu, to mieliście dwa razy więcej rzutów wolnych, dwa razy więcej rzutów rożnych, dwa razy więcej strzałów na bramkę. Chociaż jeśli mówimy o celnych, to mieliście tylko dwa i te dwa razy mieliście na bramkę tak naprawdę, jeśli licząc Słowiaka powiedzmy. No tak, ale do tego były jeszcze trzy strzały 12 cm obok słupka, co też jest jak gdyby strzałem niecelnym. Ale były to strzały z wypracowanych sytuacji, co jest bardzo ważne. Dzisiaj możemy żałować, ale ja będę to zawsze powtarzał. Jeżeli jest gra, jest pomysł, jest radość z tego, co się robi, czyli ta piłka, co jest coś przyjemnego, to jest święto dla piłkarzy wychodząc na mecz, są sytuacje, to wcześniej czy później zaczniemy je wykorzystywać. Aż 9 żółtych kartek, jedna dla pana w 54 minucie, to dla pana była? Nie. Ale z ławki. Panie redaktorze, jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Mój asystent. Chodziło o to, że asystent wybiegł poza linię, która gdzieś tam wskazuje, gdzie trener może się poruszać, to po pierwsze, a po drugie, no nie może wyskakiwać, jeżeli już jest jeden trener, może tylko być jeden człowiek gdzieś w tej strefie. On wyskoczył, nic nie powiedział, bo w jakiś tam sposób po prostu jakaś tam delikatna adrenalina podskoczyła i wyskoczył krzycząc karny, nie widząc gdzieś tam, że to było daleko. No i sędzia techniczny zawołał głównego, że no nie ma prawa wyskakiwać, aczkolwiek mówię, tutaj będę bronił mojego asystenta, bo żadnych wulgaryzmów nie było, żadnego krzyczenia w kierunku sędziego, po prostu sam fakt wyskoczenia poza tą strefę spowodował tą żółtą kartkę. Niektórzy piłkarze, którzy byli na trybunach, mówią o tym, że ta sytuacja była może niepodobna, ale mogła być z tych, które można rozpatrywać właściwie na tej samej płaszczyźnie, czyli karny dla Chrobrego i karny dla Olimpii za nakładkę. Dokładnie tak to zinterpretował mój asystent, że dokładnie to była taka sama sytuacja i aczkolwiek no, też powiem szczerze, że to było daleko, ciężko nam było ocenić, mi było ciężko ocenić. Trochę było to o tyle niedobrze, że w pewnym momencie musiałem
delikatnie zluzować, bo kolejna kartka byłaby wykluczeniem, nieważne dla kogo. Także musiałem troszeczkę wyluzować, także było to dla mnie nie do końca komfortowe. Cieszy pana punkt. Tak. Troszkę niedosyt, bo jednak można było zdobyć też 3. Tak. Ale jak patrzymy na dzisiejszy wynik Odry Opole, która wraca do gry po tym, jak pokonała Miedziankę 3-0, to to dowód na to, że w tej lidze nie opłaca się kompletnie remisować. Trzeba grać o pełną pulę. Tak, zgadzam się. Lepiej jest zawsze wygrać ten mecz. Natomiast ja wrócę znowu do tego. Jest delikatny niedosyt, ale jakim byłby niedosytem to, gdybyśmy dzisiaj przegrali? Wie pan, no, piłka jest o tyle piękna, o tyle jest piękność tej kopanej jest tak na wysokim poziomie, że jest nieobliczalna. Strzał, poślizg, ktoś dostanie w rękę, rzut karny, pełna pokora. Jeden punkt naprawdę w ostatnim czasie, gdzie te mecze nam wybitnie nie wychodziły na wyjazdach, gdzie w tej chwili wróciliśmy do gry z tą grą, co graliśmy u siebie, przyjmuję z radością. Ja również bardzo dziękuję.